Witajcie, kochani, w kolejnym nagraniu z mojej szuflady. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zademonstrować, jak nie działają dwie nowe dostępnościowe funkcje od Apple, czyli tryb wykrywania tekstu i tryb wskaż i mów. Tak, tak, jak nie działają, bo trzeba Wam wiedzieć, że to nie jest tak, że ja pokazuję tylko i wyłącznie to, co działa, ale także też to, co nie działa, a ponieważ tutaj zakres czy skala tego, jak bardzo te funkcje nie działają, jest przeogromna, no więc koniecznie muszę Wam pokazać, żeby przypadkiem nie przyszło Wam do głowy, że te funkcje mogą być powodem migracji do nowego systemu. Przede wszystkim o jakich funkcjach mówimy? Mówimy o funkcjach, które znajdują się w trybie wykrywania, czyli znajdują się one w urządzeniach, które posiadają LiDAR, czyli iPhony serii Pro, a także niektóre iPady. I jak tą funkcję wywołujemy? Tak jak Wam już kiedyś o niej wspominałem, możemy ją wywołać albo otwierając latarkę i tam stukając w przycisk tryb wykrywania, albo mamy na to w systemie iOS i iPadOS 17 nowy gest, czyli trzykrotne stuknięcie czterema palcami. Ja ten gesty sobie troszkę zmieniłem i ja stukam dwukrotnie, ale Wy, jeśli zaktualizujecie sobie system, to trzykrotnie stukacie czterema palcami. Ja teraz wywołuję tą funkcję. Pyk, pyk. Słoneczny dzień. Na ławce. Sekundkę. O. Teraz. Lupa, wizjer, obrazek. No i słyszymy. Lupa, wizjer, już mamy podgląd z kamery. Wykrywania, przycisk. I mamy kilka trybów wykrywania. Co mieliśmy dotychczas? Ustawienia trybu wykrywania. Gotowe. Wykrywanie osób. Wyłączone. Przycisk. Mieliśmy wykrywanie osób. Dostępne czynności. Wykrywanie drzwi. Wyłączone. Wykrywanie przycisk. Drzwi. O obu tych funkcjach robiłem już nagranie. Możecie je sobie znaleźć na moim kanale. I pojawiły się dwie nowości. Wykrywanie tekstu. Wyłączone. Przycisk. Wykrywanie tekstu oraz... czynności. Tryb wskaż i mów. Wyłączone. Tryb przycisk. Wskaż i mów. Zwróćcie dostępne uwagę, czynności. To takie lagowanie, takie pauzy, one się nie biorą znikąd. To są też problemy, jakie ma ta wersja, przynajmniej iOS, jeszcze testowa, czwarta beta. Tryb wskaż i mów. Wyłączone. Przycisk. Więc cóż, zobaczmy, jak to działa. Wybierzmy najpierw opcję pierwszą. Wykrywanie tekstu. Wyłączone. Przycisk. Wykrywanie tekstu. Dostępne czynności. Ja aktywuję tą funkcję. Klik, klik i przed sobą mam karteczkę. Odsuniwane od tekstu. Odsuniwane od tekstu. Odsuniwane od tekstu. Odsuniwane od tekstu. To są podpowiedzi głosowe. Tekst. Vergleichsportal. Strom und Gas würden bei Ende von Energiepreisbremsen teurer. Dlaczego ona tak czyta? Die Energiepreisbremsen dämpfen weiterhin bei. Czyta, bo zahlreichen tekst, jaki pokazałem... Zbyt mało światła. Wykrywanie wstrzymane, automatyczna latarka włączona. Nie wykryto tekstu. Jaki pokazałem aplikacji iPhone'owi, odsuniwane od tekstu. Jest w języku niemieckim, bo aplikacja dobiera język. Teraz pokazuję po angielsku tekst. No i patrzcie, jest ząg. Automatyczna latarka włączona. Nie rozpoznaję, słuchajcie, tekst. Zbyt mało światła. Wykrywanie wstrzymane, automatyczna latarka włączona. Każda aplikacja typu Seeing Assistant Home lub, nie wiem, Seeing AI rozpozna bez problemu. Wykrywanie tekstu wyłączone. Możemy jeszcze, o, wykrywanie tekstu wyłączone. Odsuniwane od tekstu. Odsuniwane od tekstu. Odsuniwane od tekstu. Nie wykryto tekstu. Tryb wskaż i mów. Odsuniwane od tekstu. Odsuniwane od tekstu. Wyłączę go. Wykrywanie tekstu wyłączone. I włączę go ponownie w takim razie. Tryb wskaż. Wykrywanie tekstu wyłączone. Wykrywanie tekstu włącz. Nie wykryto tekstu wyłączone. Tekst. Lucy Letby. Family's off. Lucy Letby has been convicted of killing babies on the neonatal unit where she worked. By James Gregory and Oliver Slow. BBC News. Tak, families of some babies attacked by Lucy Letby. Fajnie wykrywa, ale... Wykrywanie tekstu. Czy to jest aż tak super, super hiper? To bym nie powiedział, bo według mnie o wiele lepiej radzą sobie aplikacje właśnie typu Seeing AI. Oczywiście tą funkcję wykrywania języka i przełączania się na dane, syntezator mowy można sobie wyłączyć. Dlaczego ja Wam to zostawiłem? Ponieważ ta funkcja do rozpoznawania tekstu używa słowników języków Siri. Ja teraz tutaj wyłączę na chwilkę i włączę ponownie wykrywanie tekstu, ale już mam tutaj przed sobą polską ulotkę. Gotowe. Ustawienia trybu wykrywania. Przycisk. Wykrywanie osób. Wykrywanie tekstu. Wyłączone. Przycisk. Aktywujemy i patrzymy. Zbyt mało światła. Wykrywanie wstrzymane, automatyczna latarka włączona. Pokazuję ulotkę wyciągniętą ze skrzynki pocztowej. I nic się nie dzieje. Automatyczna latarka włączona. Jeszcze raz. Nie wykryto tekstu. Zbyt mało światła. Wykrywanie wstrzymane. Automatyczna latarka włączona. Nie wykrywa mi tekstu. Nic. Słuchajcie.
język polski, aplikacja nie daje rady. Co ciekawe, czasami język polski rozpozna i próbuje odczytywać za pomocą rosyjskiego lub ukraińskiego. Czekajcie, odsunięte od tekstu. Dobra, bo te komunikaty głosowe są za głośne. Czasami próbuje polskie teksty odczytywać korzystając ze słowników rosyjskich lub ukraińskich. I to już ciekawostka. Obsługuje system język ukraiński, polskiego nie obsługuje, a przypominam, że te wszystkie opcje ułatwień dostępu otrzymały język ukraiński dopiero rok temu, więc to też jest zastanawiające, dlaczego od razu jest tutaj język ukraiński, a języka polskiego nie ma. No to jest trochę dziwne. Oczywiście możemy sobie te wszystkie funkcje tutaj ustawiać i mamy kilka ustawień dla każdego z poszczególnych trybów. Jak klikniemy sobie w ustawienia u góry przycisk ekranu, mamy ustawienia trybu wykrywania i mamy poszczególne tryby. Wykrywanie osób, wykrywanie drzwi, wykrywanie tekstu. Wykrywanie tekstu, gdy aktywujemy sobie. Etykiety, przełącznik, wyłączone. Mamy tutaj też możliwość rozpoznawania etykiet. Ja to mam wyłączone, ponieważ o wiele gorzej, jeśli można jeszcze tak powiedzieć, działa ta funkcja, jeśli mamy zaznaczone wykrywanie etykiet. Mowa, przełącznik, włączone. Mowa, czyli to, że automatycznie tekst jest nam odczytywany. Wykrywanie tekstu będzie rozpoznawać w czasie rzeczywistym tekst widoczny w kadrze aparatu. Nie należy go używać w nawigacji ani w... Tu mamy podpowiedzi. Automatyczna latarka, przełącznik, latarka włączone. Automatyczna, to słyszeliście, że automatycznie, gdy nie ma za dużo światła, choć teraz jestem w pełnym słońcu, więc tutaj nie powinno aplikacja być problemu. Będzie rozpoznawać. Aplikacja lupa będzie rozpoznawać. No i to są tego typu ustawienia. Jeśli chodzi o samo wykrywanie i możliwość przełączania języków. Odpowiedzi. Wykrywanie tekstu. Czekajcie, muszę się wrócić. To u samego dołu ekranu mamy takie ogólne ustawienia. Już po kolejnych trybach tam wskaźników możemy kliknąć sobie tryby wykrywania i tutaj mamy właśnie dla całego trybu takie generalne, globalne ustawienia. Odpowiedź po wstrzymaniu wykrywania. Nagłówek. Mowa, przełącznik, włączone. Mowa. Dźwięki, przełącznik, wyłączone. Dźwięki, ja wyłączyłem te dźwięki, bo tak jak nad mową, nad głośnością mowy nie mam tutaj kontroli w nagraniu, tak samo nad dźwiękami. Mowę można wyciszyć, dźwięków nie, więc wyłączyłem te dźwięki, bo bardzo by wam po uszach dawały. Haptyka, przełącznik, włączone. Mamy haptykę. Stuknij dwukrotnie w wykryj języki, przełącznik, i włączone. Wykrywanie języków, które możecie sobie tutaj też wyłączyć, więc tak to wykrywania, działa. Przycisk. Ale okej, mamy tryb wykrywania przycisk. Tekstu, więc teraz przejdźmy sobie przycisk. Do praktycznych działań z trybem wskaż i mów, czyli trybem, który co do zasady ma działać w taki sposób, że my palcem wskazujemy jakiś obiekt, jakiś tekst, szczególnie chodzi tutaj o urządzenia typu AGD. Odsuwamy obiektyw kamery na jakieś 50 cm, tak żeby nasz palec i urządzenie znalazło się w kadrze i nasz iPhone powinien nam odczytać to, co my wskazujemy palcem. A jak to działa w praktyce? Zobaczmy. To zacznijmy jeszcze od tego, że musimy zamknąć ustawienia. Robimy okay. To w prawym górnym rogu przyciskiem OK. Wykrywanie drzwi, wykrywanie OK. Przycisk. OK. I teraz wybieramy przycisk. Sobie tryb wykrywanie tekstu. Wskaż i mów. Wyłączone. Przycisk. Mamy wyłączone, więc dostępne czynności. Klikamy i aktywujemy go. Ciach. Tryb wskaż i mów włączony. W tym momencie jestem przed ekspresem do kawy. Palcem przejeżdżam po nazwach kaw i staram się mieć oczywiście mój palec w kadrze, na ile jestem w stanie oczywiście, bo pamiętamy, że ma to robić osoba niewidoma, nie osoba widząca, która sama sobie przeczyta i patrzcie, nic mi iPhone nie czyta. Dłoń jest zbyt blisko. Odsuń palec od aparatu i połóż go na tekście. Słyszycie? Wcale dłoń nie jest zbyt blisko. Mogę jeszcze dłoń jest zbyt blisko. Odsunąć. To nie działa. Teraz popatrzmy z drugiej strony dłoń ekspresu. Dłoń wykryta. Odsuń palec od aparatu i połóż go na tekście. Dłoń jest zbyt blisko.
Odsuń palec od aparatu i połóż go na tekście. Jest pół metra. Dłoń jest zbyt blisko. Przybliżam. Odsuń palec od aparatu i połóż go na tekście. Jeszcze raz. Telefon przybliżyłem do samego ekspresu. Odsuwam. Dłoń wypryta. Ino. O. Jeżdżę po tekście i figę z tego mam. Po drugiej stronie ekspresu zobaczmy. Dłoń wykryta. Dłoń wykryta. Teraz lekko obracam urządzeniem, nic się nie dzieje. Jeszcze raz przykładam kamerę do palca, odsuwam kamerę, dłoń wykryta, jadę palcem i urządzenie nic mi nie czyta. Po prostu nic. Zobaczmy w takim razie, o, przeczytało espresso. Tutaj od góry idąc, jak przejeżdżam palcem, w tym momencie mam palec pod napisem palec w prawo. Espresso. Potem mam lungę i tak dalej, a tutaj po drugiej stronie... Odległa pH, 23 mil. O, tu, a na ekranie zobaczmy. Na ekranie zupełnie nic. Rozbotak, odwagą, 23 minuty. Nic nie czyta. Cappuccino. O, cappuccino. Powiem teraz, jeszcze raz, gdzie jest to? Tutaj, o, cappuccino, nic, powinien latte, macchiato. Dłoń jest zbyt blisko, dłoń jest zbyt blisko. Także tak to odsuń działa. Odsuń palec od aparatu i połóż go na tekście. Dobra. Dłoń no wykryta. Zobaczmy jeszcze w takim odsuń palec od aparatu i połóż go na tekście. Urządzeniu. Zaraz do was wracam. Zmieniliśmy dłoń urządzenie. Jesteśmy przechodzimy teraz przy SSS 98 a 228. Mamy tutaj kilka przycisków. Kieruję oko kamery w stronę pralki i palcem podążam. Oświetlenie 90 mamy stopni. Typowo łazienkowe. Tekst do góry nogami. Tekst do góry 70 nogami. Stopni. Jakbym obrócił pralkę do góry nogami. 1800. Jadę palcem dookoła programatora i mi czyta 60 stopni. 60 stopni. Te wartości. 70, 30 stopni, 800. Niestety, o, zobaczcie, pokrętło. 30 stopni, 1000. Ma. 70 stopni. Te same informacje, 50 w sensie, stopni. W tym samym miejscu są stopnie i 50 obrotów. On to czyta, ale żebym ja coś z tego wiedział, to wiecie, 3. Bym nie powiedział. 40 stopni. 40 stopni, tutaj przesuń. 18, 8, 10, on slash off, on 2, off. Okay, ale 3, 14, 13, 5, ci, 6. Ci, co widzą, to widzą, że mój palec 4, przejeżdża 4, w różnych miejscach. 70 stopni. I to, 50 co stopni, czyta 1000. iPhone jest 30 stopni, mało 1000, miarodajne. 500, 60 stopni. Czyli funkcja, co do zasady, jakoś tam została zaprojektowana, ale 50 żeby stopni. Działała, 1000, 30 stopni, 40 stopni, to na pewno 800. Nie w taki sposób, żeby można było jej si. I 2 godziny, 3 godziny, 91, tu 3 godziny, lampki. 500, 3 godziny, 6 godzin, 9 godzin. 6, 9. Mówi o timerze, czy tam godziny, jest wartość 6 godzin, timera. 9 godzin, 12 godzin, punkt. Ale to mi tak czyta, bo punkt. Czyta, uwaga, 1169. Ale żebym ja coś z tego wiedział, no to tego bym już nie powiedział. Jak więc widzicie, trudno powiedzieć, żeby te funkcje działały. To, że są, to jest fajnie, krok w dobrym kierunku, ale na pewno nie są one powodem, aby aktualizować system do iOS 17. Mam nadzieję, że one oczywiście zostaną poprawione, w sensie ich działanie, tych funkcji, że otrzymają przede wszystkim one język polski, bo ja też specjalnie się pokazywałem wam oznaczenia, na których mamy informacje w języku angielskim. Więc aplikacja powinna sobie z nimi poradzić bez problemu, a nawet w tym języku sobie nie poradziła. Tak więc z mojej strony tyle. Wnioski wyciągnijcie sami. Ja na pewno nie rekomenduję, przynajmniej póki co, instalowania systemu iOS czy iPadOS 17. Pamiętajcie, że tak naprawdę dopiero parę miesięcy po premierze wszystkie błędy są usuwane z tego systemu, więc warto to wziąć pod uwagę, żebyście później nie żałowali, że coś wam nie działa. Pamiętajcie o tym, proszę. Tyle z mojej strony. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Pamiętajcie oczywiście o zasubskrybowaniu kanału, żeby żadne nowości wam nie umknęły. Z mojej strony to tyle. Bardzo wam dziękuję. Raz jeszcze zapraszam do kolejnych vlogów z mojej szuflady. Kłaniam się nisko. Piotr Witek.